metrów. Dobry strzał, ale bramkarz obronił i z kontrą Ocean's Eleven. Strata teraz Kamila Górki, z kontrą Ocean's Eleven. Ślizg Wochnika, trochę ryzykowny, ale szczęśliwie nie trafił w rywala. Możliwości kondycyjne. W bramce Mazur, dalej Chrapisiński, Jakub Chrapisiński. Strzał Górki obroniony. Są z ławki rezerwowych przez kontuzjowanego swojego kapitana Dawida Warszyckiego. Znowu Chrapek, piękny strzał, proszę Państwa, coś nie sam. Teraz Kolia Petkun, uderzenie, ale zablokowane, poszła kontra. Tutaj Kowalewski, ładna sztuczka techniczna, minął rywala. Kolejny strzał Chrapisińskiego, tym razem na posterunku Paweł Gibas. Dobry strzał, to Buszecki oddaje do Rajczyka i od tyłu konstruuje swoją akcję. NH, świetne podanie Rajczyka, dobrze się znalazł tam Dudek, ale nie 42 bramki. NH straciła bramek 39. I co tu się wydarzyło? Jest gol, 3-0. Utrzymał się przy piłce, nie było faulu. Minął dwóch rywali, trzeciego, czwartego podał. Czegoś tutaj zabrakło w końcówce, zabrakło. Dochodzą do pozycji strzeleckich. Widać, że w tej grze nie ma przypadku. W bardzo dobrym skutkiem piłka znowu u nóg zawodników Enchy. Dobre podanie Górki do Bystronia. Po raz kolejny na stronie Enchy. Ocean's Eleven z kontrą, 4-0. Po czterech knockdownach w pierwszych 10 minutach, właśnie 1/4 spotkania za nami. I Ocean's Eleven bezsprzecznie swojego kolegi wzdłuż boiska. Przy piłce Petkun. Świetne podanie do Górki, Górka. Kowalewski w indywidualnej akcji, zgranie w środek boiska, sytuacyjna piłka trafia pod nogi Chrapisińskiego, ale Wochnik wykorzystał tutaj nieporozumienie w szeregach drużyny gospodarzy, ale nie oddał strzałów z drugiej szerzonej przez Pawła Gibasa, ale strzał był niecelny, więc nie mamy zmiany wyniku. Naprawdę dużo się dzieje, akcja przenosi się co chwilę z pod jednej bramki pod drugą, ale jak widać skuteczny. Bardzo soczyste uderzenie z okolicy linii środkowej i nie odpuszcza tutaj na krok nawet w okolicy linii środkowej. Zawodnicy gospodarzy mają także ochotę strzał płaski po ziemi w ręce Pawła. Mają oni także ochotę biegać na szybkie kontry i podłączać się pod oskrzydlające akcje. Jak już mówiłem, może się podobać. NH próbuje się odgryzać przed chwilą strzał Petkuna. Piłka przy nodze Rajczyka, piękny strzał. Piękny, to już był 20 strzał w dniu dzisiejszym Enchy. Znowu Rajczyk, znowu strzał, tym razem w środek bramki. Nie był aż tak potężny, więc bramka. Petkun do boku, tu ładnie się obrócił z piłką. Piąty lub szósty w dniu dzisiejszym. Piłka wycofana do Wochnika, Wochnik przyjął do Górki. Co zrobi Górka? Oddał do Wochnika. I już z kolejnym atakiem sunie NH. Dobre podanie Wochnika do Górki. Minął jednego rywala, uderzył. Piłka znowu pod jego nogami, ale nic z tego nie było. Świetny strzał Wochnika. Bramkarz Ocean's Eleven po ich stronie. Nie przekłada się to na wynik. Dobre zagranie do Rajczyka. Był ustawiony w rogu boiska, zdołał oddać strzał, ale na posterunku po raz kolejny Mazur i nie mamy zmiany wyniku. Ale tym razem nic to nie przyniosło, nie przyniosło to korzyści bramkowej zespołowi NH, a w odpłach Chrapisińscy mają ochotę na więcej bramek. Znowu w indywidualnej akcji Jakub Chrapisiński zdołał oddać strzał. Nadzieje zespołu Enchy powoli w takim przypadku mogą gasnąć, ale teraz błąd przy piłce Rajczy. Siński przegrał z siatką, ale zdołał jeszcze piłkę utrzymać w boisku. Mało tego, oddał do swojego kolegi, który oddał gołą piątką na ten mecz, więc
będą siłami na pewno chcieli dysponować jak najlepiej. Zespołowi Enchy to na pewno gra pressingiem na całym boisku. Tutaj już nie ma nic do stracenia. Dobra, wysokiego pressingu skutkowało odebraniem piłki. Teraz Wochnik, dobre podanie penetrujące. Jest bramka. I to widzimy na boisku. Po tej bramce lekko ożywił się zespół. Kolejny strzał, chyba rykoszet. Rzut. Zespół Enchy. Niestety niecelne podanie i strata piłki, ale szybkie przejęcie. Rajczyk w sytuacyjnej piłkę zmierzającą do Chrapiśnińskiego. A jak wiemy, na tego zawodnika trzeba uważać. Już dzisiaj czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Teraz sam. Piąta bramka. Dobrze dzisiaj dysponowani, natomiast teraz źle wykonany rzut z autu i piłka trafia do Enchowców. Niebezpieczna na pewno sytuacja. Wochnik myślę, że zarobił już na żółtą kartkę w dniu dzisiejszym, ale sędzia jest dla niego na razie pobłażliwy. Wykorzystać przedłużone rzuty karne i powiększyć swój dorobek bramkowy. Teraz dobrze Encha po obwodzie. Strzał obok bramki. Decki. Strzał soczysty w dobrym kierunku, ale minimalnie obok bramki. I Chrapiśnicki. Któraż to jego akcja w kierunku bramki Pawła Gibasa, ale tym razem na posterunku. Bramkarz Enchy. Teraz dobre przejęcie Bochnika i słupek. Bramkarza zespołu Ocean's Eleven. A teraz przedłużony rzut karny. Szansa na podwyższenie wyniku na 8-2. Broni Paweł Gibas. Piłka. Chrapiśnicki do Chrapiśnickiego. Kolejny strzał Paweł Gibas. 8 minut 20 sekund do końca. Trochę opadli z sił na pewno zawodnicy Ocean's Eleven. Poluzowali szyki. Kolejny strzał Rajczyka. To już mam taki wynik do końca. Rajczyk, Mazur. Jak większość strzałów w dniu dzisiejszym zespołu Enchy został zablokowany. Rajczyk, strzał. Wypluł piłkę Mazur, może za wcześnie go później zachował się. Dobrze ustawiony był Górka. I strzelił trzecią bramkę dla zespołu Enchy. Jest 7-4. Gosi teraz podchodzi bardzo wysoko. Bardzo wysoko, to się może skończyć kontrą. Ale skończyło się kontrą. Trzeba tutaj grać pressingiem, co będzie rodzić potencjalne kontry po stronie zespołu Ocean's Eleven, tak jak teraz. Chrapiśnicki strzał obok bramki. Bronie. Piłka po rykoszecie trafia do Pawła Gibasa, ale fatalny błąd Pawła Gibasa, który... Faul. Minuta do końca. Tym razem przedłużony rzut karny będzie wykonywać Jakub Chrapiśnicki. Zobaczymy, czy ustrzeli hat-tricka w tym spotkaniu. Lewonożny zawodnik. Tak, jest bramka. Piłkarz sytuacyjna trafiła do Bystronia, który trafia wprost Mazura. W odpowiedzi kontra Ocean's Eleven. Kolejny strzał